Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Witamy serdecznie wszystkich Państwa w gościnnych progach Gminnego Oleńskiego Domu Kultury. Jestem bardzo rad, że mogę się spotkać z tymi kobietami, bo niestety nie ze wszystkimi, ale z tymi, które są najbardziej aktywne w naszym powiecie. To od Was zależy wiele w trakcie całego roku. To od Was zależy, jak wyglądają uroczystości organizowane przez wójtów, starostę, czy czasem nawet marszałka. Dzisiaj jest to wyjątkowy dzień, wyjątkowy z tego powodu, że to dzisiaj chcieliśmy Was uczcić i Wam podziękować za to, że jesteście aktywne, za to, że Wam się chce. Chce Wam się wyrwać z tego domu, chce Wam się razem pobyć, chce Wam się razem również popracować często, by pokazać się z tej strony kultura, od tej strony kulturalnej. Cieszę się, że dzisiaj mogę stanąć tutaj przed Wami, Wam za to serdecznie podziękować, pobyć z Wami tutaj. Życzę wszystkiego najlepszego, życzę Wam, byście trzymały te trzy węgły w swoich domach. Mężom zostawcie ten jeden, bo to i tak dla nich za ciężko, a Wy dacie na pewno radę. Życzę wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrowia i pozytywnego myślenia, bo myślę, że to pozytywne myślenie jest dzisiaj nam bardzo potrzebne. Wszystkiego najlepszego od siebie i od całego Zarządu Województwa Lubelskiego. Życzę wszystkim kobietom. Drogie Panie, ze Świętem Kobiet to różnie bywało przez te ostatnie 10 lat. Był czas, kiedy to było jedno z ważniejszych świąt w roku. Potem troszeczkę się to zdeprecjonowało. A tak naprawdę to ono jest po to, żeby docenić Waszą rolę w społeczeństwie, żeby docenić Waszą rolę w rodzinie. I z takich okazji życzenia mogą być tylko te najlepsze. Czyli przede wszystkim spokoju. Tego spokoju na poziomie ogólnokrajowym, na poziomie lokalnym i na tym poziomie najniższym, na tym poziomie rodziny. Życzę Paniom miłości, takiej prawdziwej miłości i też tej takiej ogólnonarodowej i tej na poziomie tym najniższym, żeby było kogo kochać i żeby samemu być kochanym. Wszystkiego dobrego. Jako że z 8 marca i Świętem Kobiet różnie bywało, ja wszystkim Paniom tu zgromadzonym życzę zdrowia, miłości, czyli powtarzam się, ale życzę Wam przede wszystkim szczęścia. Szczęścia w tym życiu, szczęścia w miłości, szczęścia w podejmowaniu decyzji, szczęściu przy wszelkich wyborach. Ale chyba najbardziej życzę Wam tego, abyście stawały się inspiracją. Inspiracją w swoich domach, w swoich rodzinach, w swoich środowiskach najbliższych, w całej gminie i w województwie, tak jak Pan Marszałek powiedział, bo znacie to powiedzenie, my rządzimy światem, a nami kobiety. Bardzo prosimy. Wielkie brawa. Ania Powierza. Dzień dobry Państwu. Moi drodzy, oficjalny tytuł jest Metamorfozy Czesi, natomiast ja bym wolała dzisiaj mówić o moich własnych metamorfozach. Po pierwsze dlatego, że metamorfozy Czesi są wymyślone, a moje są prawdziwe, a po drugie mam Wam dużo na ten temat do powiedzenia. Jeżeli patrzycie tutaj teraz na mnie, jeżeli śledzicie na przykład media, albo mojego Facebooka, albo internet, no to widzicie przed sobą pełną sukcesów celebrytkę. Wczoraj nówkę, sztukę, samochód wyprowadziłam z salonu. W tym roku już udało mi się zaliczyć debiut teatralny, spełniłam swoje największe zawodowe marzenie. Za chwilę wrócę na wielki ekran. Współpracuję z licznymi firmami, które chcą, abym reklamowała ich produkty. No właściwie, czego można oczekiwać od życia więcej? No niczego. Ja muszę się przyznać, niczego nie oczekuję. Ale półtora roku temu, właściwie rok i dwa miesiące temu miałam totalną depresję. Cały świat o mnie zapomniał. Ważyłam, no nie skłamię, prawie 100 kilo.
i wyjście z domu było dla mnie gigantycznym problemem. I o tej metamorfozie, po pierwsze dietetycznej, ale też psychicznej i energetycznej, chciałam wam powiedzieć. Ja miałam problem, żeby wyjść z domu, bo ja się wstydziłam siebie. Nie cierpiałam się. I teraz opowiadając wam o tych wszystkich rzeczach, które spowodują, że jeżeli zaczniecie stosować moje rady, to zaczniecie chudnąć bez bólu, bez diety, bez wysiłku, bez ciśnienia, to o jedno będę was prosić, żebyście dali sobie czas. Mając 20, 30, 40, 50 lat czy więcej, nie możemy od siebie oczekiwać, że w 2 tygodnie zrzucimy te 10 kilo. Tak naprawdę to, w ile czasu schudniemy, zależy od tego, jak szybko pozbędziemy się starych nawyków. Pierwszym z nich było porzucenie cukru. Słodzicie? Herbatę? Nie, brawo. Kawę? Super. Jecie ciastka? No to jest takie zadanie. Na pierwszy tydzień walki o siebie odstawić całkowicie cukier. Czyli oczywiście nie słodzić, ale to już macie za sobą. Ale również pożegnać się z ciastkami, pożegnać się z dosładzaniem potraw, pożegnać się z wszystkimi momentami, kiedy cukier, miód, drzemik wchodzą do naszego jadłospisu. To jest strasznie trudne. Odstawienie cukru przez pierwsze 3 dni powoduje takie reakcje, jak odstawienie heroiny. To nie jest żart niestety. Cukier to jest najsilniejszy narkotyk, jaki jest na ziemi. Drugą najważniejszą rzeczą jest lekarz. W tym sensie, że pewnie każda z pań i z panów, którzy tutaj siedzą, myślicie sobie, że przecież gdybym nie jadł ciastek, no to może trochę więcej się poruszał, no to przecież wymarzony rozmiar jest w moim zasięgu ręki. Ale czy możecie jeść ciastka raz na jakiś czas, czy nie, no to jest tak na dobrą sprawę decyzja lekarza, bo jeżeli macie insulinooporność, podstępną chorobę, która jest kompletnie bezobjawowa, albo cukrzycę, no to wtedy jest to bardzo, bardzo ryzykowne. Takie rzeczy i dietę, która jest super dedykowana tylko i wyłącznie dla was, to musi powiedzieć lekarz. Natomiast żeby schudnąć, trzeba przede wszystkim przyspieszyć przemianę materii, a żeby przyspieszyć przemianę materii, to trzeba jeść regularnie. Początek jest mega trudny, bo trzeba jeść wtedy nawet, kiedy się nie chce jeść. To powiedzcie mi, czy pijecie wodę? To jest ważne, ale to jest najtrudniejsze. Dlaczego to jest takie ważne? My jesteśmy bardzo często odwodnieni. Bardzo często pijemy dopiero wtedy, kiedy chce nam się pić, kiedy już czujemy mocne pragnienie. A to jest za późno. Wtedy już organizm jest odwodniony. To powoduje niestety, że nie spala się tłuszcz. Tłuszcz spala się tylko i wyłącznie przy pomocy wody. W związku z tym, jeżeli tej wody jest za mało w organizmie, tkanka tłuszczowa, mimo tego, że nie jemy ciastek, mimo tego, że się ruszamy, mimo tego, że robimy tysiące rzeczy takich około dietowych, niestety się nie spala. Najlepsze, co można dla siebie zrobić, to wstać rano i napić się szklankę wody. Przed wszystkimi innymi rzeczami. Dziękuję bardzo. A z okazji Jakobie, to będzie szczególnie dobra szczęścia i tego, żeby pani Ania także była inspiracją dla naszych rodzimych inspiratorek. Dla waszego dobra. Dziękuję pięknie. Dziękuję wam pięknie i życzę oczywiście powodzenia w dietach. Drodzy Państwo, słuchały go dziesiątki tysięcy osób. Przez 4 lata nazbierało się ich prawie 100 tysięcy. Przed Państwem wielkie brawa, Grzegorz Kordek. Wielkie brawa, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Widzę znajome twarze też. Nazywam się Grzegorz Kordek, zawodowo zajmuję się kobietami. Nie jestem ginekologiem, zajmuję się relacjami między kobietą i mężczyzną.
i tłumaczę facetom, w jaki sposób zrozumieć kobietę. Dziewczyny, powiedzcie mi szczerze, która z was ma duży problem w związku? No jest pięknie! Cudownie! Gratuluję! Wspaniale! Cieszę się, że jesteście takimi zadowolonymi kobietami. Cieszę się, że macie udane związki. Cieszę się, że macie mężczyzn, którzy przychodzą i mówią, kochanie, kocham cię. Którzy doceniają to, co robicie każdego dnia dla domu, dla rodziny. To... Nie? Dobra, poczekaj, to zadam inaczej pytanie. Dajcie brawa, jeżeli się z tym zgadzacie. Czy macie wśród swoich znajomych kogoś, kto ma problem w związku? No dobrze. Ale nam facetom jest przykro, bo żyjemy z kobietą ileś lat, a ona nie wie dlaczego. No dziewczyny, dlaczego jeszcze ten facet jest z wami? Jaki jest jego cel? Z miłości, na przykład z miłości, to jest dobry powód. Dlaczego jeszcze? Dla kasy, ale czyjej? Dla twojej kasy. No dobrze. No bo to nie jest oczywiste. Dlaczego jeszcze? Dla wygody. Dla wygody, żeby było wam wygodnie, dziewczyny, tak jest? Komu? Jemu? Ja myślę, dla seksu, tak. Jedno mam w głowie tylko. Dobrze. Ja myślę sobie, że dobrze, że tu jesteście. Bo czas, żeby ktoś wam powiedział, jaka jest prawda. Czas, żebyście się dowiedziały w końcu, po co ten facet z wami jest, jaki jest jego cel. Żebyście w końcu sobie uświadomiły to. Bo mi jest przykro, panowie tutaj już w ogóle łapią się za głowy, że wy nie wiecie. Inny przykład, żeby to zrozumieć, panowie, bo to jest skomplikowane. Ale to ułatwia życie zrozumienie tego. Rano kobieta wstaje, otwiera szafę i co? Całe Polsce tak samo. Nie mam co się ubrać. Ja wtedy sobie myślę tak. Dlaczego ona mnie okłamuje? Dlaczego ona mnie okłamuje? Bo jak facet mówi, że nie ma w co się ubrać, to znaczy, że nie ma ubrań w ogóle. Zero, nul, nawet brudnych. Witam. Jak masz na imię? Stanisław. Dobrze, Stanisław, możesz usiąść tutaj. Słuchaj, czy czasami bywa tak, że przychodzisz do domu i potrzebujesz chwili dla siebie? Owszem. Owszem. Czyli wyobraź sobie, jest ciężki dzień, coś się wydarzyło, mnóstwo rzeczy, wiesz, i przychodzisz do domu i już myślisz sobie, chcę po prostu chwili dla siebie. Wiesz, o czym mówię? Panowie, wiecie, o czym mówię? Dajcie brawo, jak wiecie, o czym mówię. Proszę! Tak. I teraz tak. Chcę, żebyś się wczuł w taką sytuację, okej? Okay? Że coś się wydarzyło i potrzebujesz chwili dla siebie, okej? Okay? Ja zagram kobietę. Dobrze? Poczekaj. Jesteś z żoną? Tak? Tutaj z żoną jesteś? Tak. Nie przyznajesz się, dobrze. Ja sobie o taki kolor założę. Jak jest? Podobam ci się. Średnio. Dasz radę. Dobrze. A teraz? Lepiej. Lepiej, dziękuję. I teraz wyobraźcie sobie sytuację. Jak wy możecie chodzić w ogóle w takich włosach? Wyobraźcie sobie sytuację. Mężczyzna przychodzi do domu z myślą, okej, potrzebuję chwili dla siebie, potrzebuję sobie poukładać w głowie, potrzebuję chwili, żeby tak się zrelaksować, odprężyć, żeby znaleźć czasami trudne odpowiedzi na codzienne pytania. Wiecie, i mężczyzna ma nadzieję, że coś sobie znajdzie. I teraz przychodzi kobieta i w ogóle wy dziewczyny macie coś takiego, to się nazywa siódmy zmysł. Dajcie brawo, jak się zgadzacie. Czyli jak dwie kobiety się spotykają, to po kilku sekundach pierwsza wie, jak druga się czuje. Tak jest? Ja do końca nie wiem, czy to jest Wi-Fi, Bluetooth, czy coś. Ale to działa. My tego nie mamy.
Więc tak, przychodzi kobieta do domu. Przychodzi kobieta do domu, patrzy na tego mężczyznę i na pierwszy rzut oka widzi, że on ma jakiś... Że ma jakiś problem, tak jest. Kochanie, masz jakiś problem? Coś się stało, z czymś nie dajesz rady? Nie. Nic się nie stało. Co myśli kobieta? Oszukuje. Oszukuje, ściemnia. Kochanie, przecież widzę, że masz jakiś problem. Dlaczego ty nie chcesz ze mną porozmawiać? Przecież mówię, że nic się nie stało. Kochanie, przecież widzę, że masz jakiś problem. Dlaczego ty nie chcesz ze mną porozmawiać? Dlaczego ty masz jakieś tajemnice przede mną? Od kiedy mnie w ogóle okłamujesz? Okłamujesz mnie cały czas. Tak? Ja myślałem, że nasz związek jest oparty na szczerości, a ty mnie po prostu okłamujesz. Zawsze mnie okłamywałeś. Ja myślałem, że ja ci mogę wszystko powiedzieć. Wszystko ci powiem. To, co chcesz usłyszeć, to, co nie chcesz usłyszeć. Za każdym razem szczerze. A ty co? Patrzysz tymi oczkami, że ja myślę, że ja nie widzę, tak? Myślę, że ja nie widzę kłamstwa. Każde twoje kłamstwo. Ja widzę każdą twoją myśl, nawet jak uciekasz tym wzrokiem. Dlaczego ty taki jesteś? Nasze dzieci są w ogóle z kłamstwa wychodzą. Wszystko jest kłamstwa. Ty kłamiesz, że ja dobrze gotuję. A może ty masz jakąś dupę? Od kiedy mnie zdradzasz? Od kiedy mnie zdradzasz? Widzieliście jego oczy? Tam była jedna myśl. Ona brzmiała mniej więcej tak. O kurwa, o co chodzi? Bo on nie wie, dobrze mówię? On nie wie, gdzie jest ta rzeczywistość. Przecież on tylko nawet nie zdąży nic powiedzieć. Dlaczego? Co się dalej dzieje? Mężczyzna w takiej sytuacji, on chowa się do jaskini. Jaskinia to jest takie męskie miejsce, znaczy to jest tak naprawdę stan umysłu, w którym wszystkie zmysły zostają odłączone. On nie słyszy, nie widzi, nie czuje, ma wszystko... Znaczy... Wiecie, o co chodzi? Tak? Jesteś w jaskince, potrzebujesz czasu dla siebie, tak? Tak. To jak wyjdziesz z tej jaskinki, to przyjdź się z tą porozmawiać, dobrze? Dobrze. Załatwione? Powiedz, jak masz na imię? Agnieszka. Agnieszka, miło cię poznać, Agnieszka. Grzegorz. No wchodź sobie. Ile można czekać? Pomożesz mi, czy nie? Cholera jasna, ruszysz się? Ile można czekać? Halo, ja tu jestem. Halo! Czy ty głuchy jesteś? O, już jesteś, cześć. Ruszysz dupę, czy nie? Ale o co ci chodzi? Jak to, o co mi chodzi? Ruszysz się, czy nie? No ale... Matko Boska, nie rozumiem, no ja cię nie mogę. Ile ja tu będę stała z tymi torbami? Rzuć to i no, pomóż poczekaj, mi! Poczekaj. Jak to poczekać? Stawaj do jasnej cholery! Nic nie mówisz. Ja muszę skonsultować to. Panowie, general... Pan i teraz chodzi o to, żebym ja obejrzał ten meczyk, a potem, żeby był seks. Seksu nie będzie, o nie! Na ten zaskórz! Panda! Jaka figurna jesteś! Przychodzę i tak... O, kochanie, już jesteś, dawaj mi te torby, siadaj! Siadaj! O, jak miło! No poczekaj, wyłączę telewizor. Cześć, kochanie! Jak ale miło, jak ci to dzień? Może kawy byśmy się napili? Oczywiście, kochanie, jest prawa. Powiedz mi, a co u ciebie? Jak ten szef? Oj, wiesz, trudny miałam dzień, ale a wiesz... Denerwował mnie, ale już nie wyszło. A nie będzie tak, żaden facet nie będzie obrażał. Rozumiesz? Ja to ja wygodę.
Zrobisz to dla mnie? Oczywiście, że tak. Bardzo dobrze. Zrobisz to i pojechać? Jeszcze dzisiaj. Tak? Jakby co, tylko daj mi znać, dobra? Dobrze. Dobra? Mhm. Bo nikt nie będzie mojej kobiety, nikt nie kobiety mojej nie będzie... A jak ta twoja koleżanka, ta Hilda? Dobrze, zapomnijmy o tym. Tak? Tak. Ojej, jak miło. Wiesz co, ja dzisiaj wróciłem wcześniej do domu i pomyślałem, że zrobię obiad, wiesz? O, jak miło. To ja pójdę, poczytam książkę, co? Ale nie wiedziałem, na co będziesz miała ochotę. Więc pomyślałem, że pewnie razem coś zrobimy, co? Dobrze, niech albo tak będzie. Albo wyjdziemy gdzieś na miasto, co ty na to? O, jak tak? Najbardziej, tak? Dobra, zapraszasz mnie na kolację? Tak, kochani, zostało mi 10 minut meczyku, ty się przyszykuj i potem wychodzimy, dobra? Oj, tak miło. Tak jest? Będzie seks? Będzie! Da się zrobić? Dziękuję bardzo. Ja myślę, że zasługuję na książkę. Zasługuję. Książka jak rozmawiać z chłopem i łopem. Tutaj będą jeszcze potrzebne. Dziękuję. A na koniec pamiętajcie, że w udanym szczęśliwym związku ostatnie słowo należy zawsze do... Nie! Do faceta! Do faceta! I brzmi ono tak jest, kochanie! Dziękuję wam bardzo i życzę stosunkowo udanego wieczoru! To jest mi stąd pomysł na tak, żeby świętowanie dnia. Dzień Kobiet to jest święto typowo dla kobiet, wykorzystując naszą właśnie kobiecość, naszą dojrzałość, tego, jakie jesteśmy ważne w tym świecie, jakie potrafimy być kreatywne, jakie potrafimy, potrafimy tworzyć rzeczy małe, naprawdę wrażliwe. Stąd pomyślałam sobie, że dlaczego tego na przykład nie zrobić właśnie, żeby tym kobietom dać możliwość do świętowania. To jest inne, niecodzienne spotkanie. Dlatego zaprosiliśmy do udziału panią Annę Powierzę, tak zwaną znaną z serialu Plan Czesie, która opowiedziała nam o swojej diecie. Bardzo powiem dość drastycznie i naprawdę goście byli bardzo trochę przerażeni tym, co pani Ania mówiła o różnych niebezpieczeństwach związanych. Ale również mieliśmy chyba ze panem Grzegorzem Kowkiem, który jest coachem. Teraz czekamy jeszcze na was, radzisz. Jaki to ma być show? Jacek Kawalec ma taki program, który jest w zasadzie programem, który był przygotowany do programu telewizyjnego, który bardzo brzmi znajomy. I z tym programem, z tymi utworami, z tymi jeszcze innymi, których nie słyszeliśmy w telewizji, za chwilę wystąpi na naszej scenie. Zapraszam. Jak się podoba im praca? Super. Pierwszy raz na tego tak. Pierwszy raz, można mieć wiele twarzy. Ja myślę, że wiele tych najwspanialszych twarzy muzyki, śpiewu i wokalu pokażę wam za chwileczkę Jacek. Drodzy państwo, na scenie gość niebywały. Zapraszamy wielkimi oklaskami. Przywitajcie go gorąco. Jacek Kawalec. Dzięki Martinie. Proszę państwa, będą mi towarzyszyć Julia Chmielnik przy Instytucie Kalicowym.
Mój wokalny trener z programu Twoja twarz co robi? O, właśnie, nigdy nie pamiętam tego tytułu w całości. I Krzyśku Rzepa na gitarze. O! Jutka, żeby się na powietrznych tych huśtawkach, na makietach i na mostach, według koloru włosów sukien i według wzrostu pod papugami wisi lustro, w którym każdy ma most z lampionami. Promenadę do białego dnia. Thank you.
try, and I try, and I try, and I try. Drogie panie, dziękuję wam bardzo serdecznie. Myślę, że takie spotkania dzisiejsze staną się z okazji 8 marca, czyli Dnia Kobiet, spotkaniami cyklicznymi. Życzę sobie tego, myślę, że... Raz na kwartał, dokładnie. Brawo, zaczynamy rano, raz na kwartał. Naszym artystom serdecznie dziękuję za tak porywający występ. Wszyscy chcieliśmy tańczyć, zresztą głosy z sali mówiły, a dlaczego nie tańczymy, a idziemy na scenę. No, ale to wiecie, no ten kawalec podłogi był kawalca dzisiaj, także następnym razem oczywiście scena będzie większa, będziemy tańczyć. Dziękuję wszystkim osobom, które dzisiaj babski wieczór w Ulanie uświetniły.